Bogusław Hubert Fedorowicz urodził się w październiku 1946 roku w Mławie. Interesujące nas lata 60-65, to jest też moment debiutu Mieczysława Czechowskiego, który dla Fedorowicza był bardzo istotnym poetą. To są lata, w których Fedorowicz uczy się w ostrołęckich szkołach, w szkole podstawowej numer 5, następnie w liceum ogólnokształcącym. Lata szczególnie dla niego trudne ze względu na traumę śmierci matki, matka Fedorowicza, z którą miał głęboki i intymny kontakt. Umiera, gdy chłopak ma 15 lat. I to jest pierwsza połowa lat 60. Druga połowa lat 60. No to jest już, to jest już moment, to jest moment wewnętrznego dojrzewania Fedorowicza. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które zapoczątkowuje, no i coś, co jego przyjaciele nazywają drugą traumą poety, wcielenie do wojska. W tym trudnym roku 1968, roku inwazji na Czechosłowację, roku pamiętnego marca, chociaż niewiele źródeł pozostało, które mówiłoby nam o Fedorowiczu z tego właśnie okresu, przyjaciele wspominają, że właśnie okres pobytu w wojsku był dla niego traumą nie do przejścia, że głęboko wpłynął na ukształtowanie jego psychiki. Ja bym do tego dołączył ten rok 68, inwazję na Czechosłowację i marzec. I ten moment okresu dojrzewania, wewnętrznego formułowania wartości. To może być związane z czymś, co można by za poetami wyklętymi, Stachurą, ale też i za Czechowskim nazwać pesymizmem antropologicznym w jego poezji. Ja myślę, że tu rodzi się taka ciemna kadencja twórczości Fedorowicza, ale ten rodzaj pesymizmu antropologicznego, który wybija w jego wierszach, które mają jednak bardzo wiele tradycji literackich. Co jeszcze się dzieje w tych latach 65-70, tak istotnych dla młodego Czechowskiego? No, tak jak mówią ci, którzy go pamiętają, wspominają Arkadiusz Kruczyk, Elżbieta Zielińska. Jest to czas nie tylko wypraw na Mazury, rejsów po Narwi, nazywany marynarzem wód słodkowodnych, by uwielbiał rejsy po Narwi, nie lubił wędkowania. O tym wiemy, że nie miał żadnego talentu do zaplatania robaka na haczyk. Ale pływać uwielbiał. Pracował w chówcach żeglarskich, w wodnym pogotowiu ratunkowym w Ostrołęce. To wszystko to także te same lata, ale mam na myśli co nieco innego. Tam w Warszawie uczestniczy w zajęciach kółka filmowego. I tam ma właśnie w tych latach po raz pierwszy oglądać Bergmana, Felliniego, a to są czasy, kiedy wychodzą największe dzieła obydwu tych reżyserów, Persona 8,5. Ja myślę, że to musi mieć na niego wpływ, na jego erudycję, ale też na to, że po powrocie tutaj on tej erudycji nie chce rozwijać, raczej dąży do czegoś, co bym nazwał pragnieniem bycia omnibusem. Fedorowicz był omnibusem. Wszyscy, którzy znają jego biblioteczkę z mieszkania na ulicy Psarskiego, relacjonują. Fedorowicz był omnibusem, co oznacza, że znaleźć można było na jego półkach, jak mówi Arek Kruczyk, i książkę o wpływie Zen na sztukę łucznictwa i jakieś traktaty z astrofizyki, psychologii, filozofii, wszystko naraz, zmieszane. Miał osobowość eklektyczną. Z jednej strony, jak mówi Kruczyk, znał arcydzieła kina niemego, znał kino Lumière, a z drugiej strony wielką pasję rozbudzało w nim kino, teatr telewizji, teatr Kobry, kryminalny, te wszystkie teatry PRL-u pociągały go bez reszty.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że brakuje poniekąd kluczy do twórczości Bogusława Huberta Fedorowicza. Wiemy, że zadebiutował w 1973 roku na łamach miesięcznika Barwy, ale właściwy debiut to był niewielki, raptem siedmiostronicowy arkusz Autogram, który został wcielony jako wkładka do antologii grupy literackiej Narw. Jeżeli czytamy u Arkadiusza Kluczyka, że z poetów polskich przedkładał Słowackiego nad Mickiewicza, Herberta nad Miłosza, Ryszarda Milczewskiego, Bruna nad Edwarda, Stachurę Steda, a z Ostrołęckich na pierwszym miejscu umieszczał tylko Mieczysława Czechowskiego, no, bym wierzył Arkowi, no to pisząc ten tomik Autogram musiał Czechowskiego już znać. Wydaje mi się, że nie czytał debiutanckich tomów Czechowskiego wtedy, kiedy wychodziły, bo był wówczas 14-15-latkiem, ale w momencie, kiedy postanowił pisać, do Czechowskiego się odnosić musiał. Kolejne tomiki wydawał w odstępach co 11-letnich. Bardzo ważny tomik PHF, będący efektem też dramatu osobistego Fedorowicza, to rok 84. Właściwie tom Ekfraz, Bogusław Hubert Fedorowicz, Andrzej Marek Sołtan, ogromny, obszerny, stustronicowy tom wydany nakładem Ostrołęckiego Domu Kultury, Mieć niemożliwe i mieć więcej, z rok 95. Ostatni tom, 21, to jest rok 2003. Wydaje mi się, że w naszym myśleniu o grupie literackiej Narew, takim, jakie jest ono dzisiaj, nie ma miejsca na takiej indywidualności, jak indywidualność Fedorowicza. Po pierwsze, pisał niewiele. To też poezja Fedorowicza trudno odciska się w pamięci. To po pierwsze. A po drugie, jego dykcji nie da się w żaden sposób skojarzyć z tą dykcją właściwą dla poetów regionalistów Narwi. To była albo dykcja regionalistyczna Maliszewskiego, albo taka uniwersalna, uniwersalistyczna Kubiszewskiego. Fedorowicz był jeszcze inny, jeszcze bardziej inny. Co więcej, ja kiedyś na potrzeby porządkowania tych dykcji grupy mówiłem, że jest jeszcze trzecia w dykcji Narwi grupa, dykcja egzystencjalistyczna, ale tutaj również Fedorowicz ma o wiele większą wiedzę. Jego wiersze sięgają dużo głębiej, sięgają w głąb konwencji, tradycji literackich, czerpią z modernizmu, czerpią, tak jak wspominaliśmy, z poezji wyklętej. Myślę też, że bardzo jest mu bliski Baczyński. Jest to poeta śmiałego obrazowania, sensualnej liryki, liryki dramatycznej. Zarazem jest w nim też dużo wulgarnego autotematyzmu, który można skojarzyć z Wojaczkiem. Jest marynistyka poetycka, którą możemy skojarzyć z Konradem. Krótko mówiąc, jest cały wyciąg z klasyki literatury polskiej powszechnej. Do tego no właśnie ten patronat Czechowskiego, który zastanawia. A zastanawia dlatego, że to, że właśnie Czechowski miał być dla niego najważniejszy, to się jakoś skleja w całość. Przede wszystkim dlatego, że chociaż szanował schedę grupy Narew, wobec niej się dystansował, czy raczej poszukiwał możliwości dla własnej indywidualności. Nigdy nie był blisko Maliszewskiego, Kubiszewskiego, nie do tego stopnia, aby dochodziło tutaj jakiegoś transferu idei, zapożyczeń, stylu. Raczej od tego siłował się uchronić i o tym bardzo ładnie powiedziała Elżbieta Zielińska kilka lat temu. Na ten temat rzeczywiście trochę z nim rozmawiałam. On, a bo mi się nie udała, nie mogę znaleźć tego wyrażenia. On zawsze długo cyzelował swoje wiersze. Nieraz jak przychodził, w sensie do biblioteki, to wiesz co, poszukaj mi w jakimś słowniku, no bo trzeba coś czymś zastąpić. No więc to było bardzo długo, żeby urodzić ten wiersz. Nie lubił spotkań klubowców. I tutaj ten fragment o Narwi. To znaczy, on taki był trochę osobny, jak ja bym powiedziała, mówi Zielińska. On był osobny w życiu bardzo i chyba w tej swojej poezji też.
Wszystko to przez niego musiało przejść od góry do dołu. Chyba te wiersze to mówią. Niedużo zostawił po sobie. To jest dla mnie trochę taki klucz do Fedorowicza. Ceną tej osobności było poszukiwanie patronatu gdzieś daleko poza grupą. Ale zarazem, jeżeli uważamy, że Fedorowicz w tej łonie grupy pozostaje, to należy powiedzieć, że jego liryka jest najbardziej śmiała, wyobraźniowo najśmielsza, surrealna, a zarazem jakby bogata w konwencje i tradycje literackie, które nie tylko doskonale imituje, ale też no, świetnie sprzęga w nowej jakości. W nowej jakości, tak jak to robił Czechowski w swoich pierwszych dwóch tomikach dla wielu najwybitniejszych, czyli Miejsca wydrążone i Misteria na uboczu. Ja, żeby niejako tę lirykę przypomnieć, żeby podzielić się z Państwem wewnętrznym bogactwem i zróżnicowaniem tej wyobraźni, chciałbym przede wszystkim przypomnieć ten krótki, kilkustronicowy tomik Autogram, aby zobaczyć, jak już w 1975 roku osobowość Fedorowicza była ukształtowana, oryginalna i stanowiąca sama o sobie. Autogram 75 rok, więc poeta ma 29 lat. Bogusław Fedorowicz, Autogram. Jarzębina. Z twej ręki uniesionej nad ciemne skrzydło oka wytrysła w światło krwawa rosa, stygnąca barwnym grochem. I drżała w cieniu twojej skroni, sperlonym w czerwień słowem, pożarem palców roznieconych nad miękkim zmierzchem głowy. A potem spadła w moje dłonie, ziarnem do wysiewu ciężkim i wnikła w żyły mej pamięci owocującym kształtem pełnym. Echo upadło nieodbite kamieniem w topiel dolin, przestrzenie nienazwane, powietrze, co je cisza boli, powodzie niewyniosłe wodami ponad brzegi, pola do krzyku nieporosłe, wołającemu niebu. Nil desperantum. Dosyć załganej tej melodii, co mi się w liściach nerwów plącze. Nonsensem każdy dzień powszedni, a święto większym jest nonsensem. W tym kurzu, co niestarty z twarzy zmarszczek wygładza płaskorzeźbę, ukryte widmo dawnych starzeń. W tej ciszy, co tak dookolnie zarosła, próchno mojej wiary w bezruchu czas siekierą zastygł. W tej drodze, co się ścieśnia w ścieżkę i trop swój gubi wśród kamieni, zabrakło celu, aby gonić. I tylko kij dębowy, błazna maska, wydarte z brzucha skrzypiec struny, bzdurna papuga wiatru, wiatrak klekocy, mieląc swe ruiny. Ten dzień otworzył drzwi jak usta i wypluł dłoni nagą poręcz. Zielony potok ściany ruszył, wskazując ten kierunek prądu, który ujmuje stopą ciężar. Jeszcze dwukrotny obrót ciała rzuca w ślepnące szare światło, aż zanurzony po kąt pełny kroki kieruję w stronę brzegu. Chwila Rubikonu. Ostygam rzeko na twym brzegu z bitewnych żarów i pochodów, skrwawione zwłoki padłych celów, ukradkiem grzebie w twoim mroku. Czucząca ciepło, kocia woda swym rozigranym, cichym rytmem otwiera w moich palcach usta i ściera nagich kości. Uśmiech przymyka w ranach.
pastor białych, miękko, zwierzęco, bólu, ciszę i tnie leciutką przytwą prądu sterzały na dnie broni wyszczek. Rozpinam suchy azbest twarzy, by ścięgien tętent ściszyć, a w pustych orzodołach zdarzeń przeczuwam nadchodzącą bitwę. To jest ta metaforyka Baczyńskiego, proszę Państwa. Czyli ja, żołnierz, poeta czasu, kurz, mówi Baczyński. Ta metaforyka batalistyczna powiązana z liryczną, a u niego skrwawione zwłoki padłych celów, ostygam rzeko na twym brzegu z bitewnych żarów i pochodów, stężały na dnie broni wyszczęk, przeczuwam nadchodzącą bitwę w pustych oczodołach zdarzeń. To wszystko... To właśnie te sygnały, które do Baczyńskiego odsyłają i które musiały być dla niego istotne. Adresy literackie, które za wszelką cenę chciał w swoich wierszach zawierać, nie chciał ich anonimizować. Jego wiersze mówią cytatami, parafrazami innych poetów, którzy musieli oddziaływać w sposób formotwórczy. Fedorowicza. Liść. Już odbiegł od granicy istnień i treści, co ją słońcu spijał, w ten płaski polot, zawrót w kręgu, wzniesiony opad zdarzeń, szelest. Nim go przemiele czas karmiący, spichlerze ziemi próchnem żyznym, jeszcze przed zmrokiem się zaświadczy zużytej funkcji suchy teren okrzykiem barwy w blejtram nieba. Okolica. Nad step pochylam głowy. Niech przemija powietrza dmący zaśpiew. Ta ziemia już niczyja. Nie sytość żyzna, nie głód żniwa. I ten widnokrąg zgołocony, tarca, co czeka cynku bieli, ta zbiegła z kibli plecha pola, to stado domów w odstrzał napędzony, bocianich gniazd wyziębły cokół. Odchodzi, idzie zima znowu, pogasło światło w oku. But. Pokrowiec stopy, pancerz i tarcza, delikatnej pięty kochanek kurzu, deptacz drogi, rysuje ślad, zaświadcza kroki. To zwykłe chciane piersi jabłko, ten owoc twarzy niespełniony i ta melodia jasna włosów, ten świt w poduszce utajony. I ostatni wiersz do przyjaciół. Wiersz, który pokazuje, że jeszcze w tym debiucie Fedorowicz jest blisko Narwi, że ma poczucie, że tej dykcji regionalistycznej Narwi musi składać trybut, formułować słowo jakiegoś poetyckiego hołdu. To jest bardzo mało przypominający nam Fedorowicza wiersz do przyjaciół. No ale to jest jego debiut. A jeśli się Państwo w niego uważnie wsłuchają, ta miłość do ziemi, która tu jest, ten posiew słowa czarnoziemni, będzie się Wam wydawało, jakby to był wiersz kogoś, kto tę dykcję regionalizmu u nas reprezentował najbardziej, na przykład Machnowski. Będziecie mieli wrażenie, jakbyście słuchali wiersza Machnowskiego, Tadeusza Franciszka Machnowskiego, a to wiersz Fedorowicza. Jedynie po prostu Fedorowicz stara się być tutaj akurat, jeszcze w momencie debiutu, blisko, bliżej swoich klubowych przyjaciół. Do przyjaciół. Na mnie przystawać w obojętność i rdzy pozwalać toczyć lemierz, a tylko nieść to samo ziarno, ten dar odwykłej plonów ziemi. Nie odstaniemy od ugoru skarlałej sosny, korzeń plenny, wprzęgniemy dłonie w jedne zbiory z posiewu słowa czarnoziemni.